Przytulia, czepna, przytulia, czepna. Trochę tego tu mamy. Trochę tego tu mamy. Dlatego czepna. Czas. Czas. Czas dla robaczków na ewakuację. No, to są wytłoki i sok. Zaraz pokażę w przybliżeniu. Wytłoki. Sok, jak widać, zielony. Z taką dosyć grubą warstwą piany. Proszę, coś takiego. Ogółem to można już spożywać. Smak jest, powiem krótko, dziwny. Ale nie jest to ani gorzkie, ani kwaśne, ani słodkie, ani ostre. Tylko po prostu jest to smak dziwny. Żeby smak poprawić, dodajemy owoców słodkich i tworzymy tak zwany koktajl. Zaraz pokażę, jak to wygląda. No, całego procesu nie będę pokazywał, oczywiście. Popatrzmy jeszcze na tą pianę, jaka ona jest. Tak to właśnie wygląda. Smakuje ogółem dobrze. Tak. Po prostu wiem. Nie muszę próbować przy widzach, bo wiem. A czy to można i jak długo, jak dużo i tak dalej. A pytania typu, czy na co to? A po co to? A czy można? A ile można? Jak często? Jak dużo? I tak dalej. To ja proszę te pytania kierować do naukowców i lekarzy i farmaceutów. Ja nie jestem żadnym z nich. Ostatecznie zaś do ministra zdrowia. On na pewno odpowie. Dziękuję za uwagę.